Witam wszystkich hodowców. Zgodnie z zapowiedziami nakrywam kolejny materiał odnośnie przygotowań do sezonu. Mamy poniedziałek, 18 marca. Jak widać, dziewczyny dalej walczą. Na oblotach są wypuszczone trzeci raz. Siedzą na gojemniku młodych. Nie za bardzo chcą współpracować. Kilka z nich już wchodzi do siebie, ale reszta za bardzo współpracować nie chce. Chłopakom idzie znacznie lepiej, bo były trzy razy też już otwierane i już wszystkie wchodzą do siebie, do gojemnika. Niestety z kobietami jak to w życiu nie idzie tak łatwo. Natomiast no nie poddajemy się, myślę, że już teraz, bo codziennie będę chciał je wypuszczać, raz samce, raz samice. Samce wchodzą już do siebie, więc będą pierwsze wypuszczane samczyki. Jak wejdą do środka, to będą wypuszczane dziewczyny. I tak będę się starał przynajmniej raz dziennie jedne i drugie wypuszczać. Później, tak jak mówiłem, jeszcze jest ten wyjazd do Chin. Troszkę mi on przeszkodzi. Natomiast jak wrócę już z tych Chin, to będę chciał na pewno te gołąbki już oblatywać normalnie. Najlepiej dwa razy dziennie i tak, żeby to bardziej wyglądało jakoś tam na jakąś dyscyplinę, na jakieś obloty takie kontrolowane. Na razie, tak jak widać, mają otwarte tu okno, że mogą wchodzić. Chłopaki są zastawione na wodzie, mogą wychodzić chłopaki po prostu. Nie wiem, chcę, żeby one widziały, że są inne gojemy, że są samce, żeby mogły wchodzić. Że wchodzą sobie czy to tym wejściem tutaj z boku, czy oknem. Na razie chłopaki już są na takim etapie, że wchodzą normalnie przez te kozaki, przez to swoje wejście, które powinny przez kołownik. No i co? Byliśmy w tej Belgii z kolegą. Klientem, kolegą, jak tam zwał, tak zwał. W każdym razie myślę, że spędziliśmy obydwaj miło czas. Był to fajny, pouczający wyjazd. Byliśmy u werkerków. Dziewczyny latają jakieś trzy, reszta gdzieś poszła. Byliśmy u werkerków, byliśmy u Kurta Plateau, byliśmy u Gino Click, byliśmy u Van den Hide braci. Na pewno bardzo pouczające, bardzo fajne wycieczki. Wiele pytań, czy coś nabyłem i tak dalej. Nie nabywam nic. Mam jakiś tam fajny układ z braćmi Van den Hide, na zasadzie którego coś tam pewnie na jesień do mnie przyjdzie, natomiast jest to układ dosyć taki związany, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będę na jesień o tym mówił. Natomiast byliśmy przede wszystkim posłuchać, jak to się robi na najwyższym światowym poziomie, jak oni tam lotują. Moim zdaniem to takie najlepsze hodowle ostatnich lat, a w przypadku Van den Hide to chyba ostatnich 15 lat, na dystansach 300-750 km. Także fajnie było ich posłuchać, fajnie było z nimi porozmawiać. Przyleciała reszta dziewczyn. Tak na razie też latają w cały świat. Nie jedną sformowaną grupą, jak widzimy, siadają na gojemnik młodych. Na razie ich nie gonię, staram się, żeby na spokojnie przeszły do swojego gojemnika. Mówię, jest ich to trzeci dopiero. Nie nazwę tego oblotem, trzecie wyjście na zewnątrz. Także już mówię, powiedzmy tam pod koniec tygodnia, na początku przyszłego tygodnia już będą tak troszkę ostrzej traktowane, żeby bardziej się uwijały z tym wchodzeniem, z tymi oblotami. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj dołożyłem taką siatkę na dole gojemnika, żeby nie wchodziły tam pod spód. Miały takie pomysły, to samo jest przy gojemniku rocznych zrobione. No myślę, że zabierałem się do tego kilka lat, bo młode też mi zawsze pod gojemnik wchodziły, także myślę, że jest to fajne, tanie rozwiązanie, a powinno dużo pomóc przy oblatywaniu młodych też, bo tak to zawsze musiałem je ganiać. Wiatr dość mocno wieje, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Jeśli chodzi o gołębie rozpłodowe, to młode się pokluły. Wszystkie, tak jak mówiłem, do tej niedzieli, co była, powinny się pokluć. Tak mówiłem na poprzednim filmie dwa tygodnie temu. Tak też się stało. Tam praktycznie chyba 6 albo 7 jajek się zniszczyło. Czy to jajek, czy się nie wykluły. Czy coś takiego się stało. Reszta wszystko się wykluło. Także około 80 młodych będzie już w tym pierwszym lęgu. Będą to wszystkie młode raczej dla nas. Nie wiem, może coś tam pójdzie na Thailand Grand Pigeon Race albo na Pattaya. Ale jeszcze to przemyślę, zastanowię się nad tym. Dużo osób, jeśli jesteśmy już przy wspólnych gojemnikach, pyta mnie o komentarz do filmów pana Krzyśka Mazepy, ponieważ tam wypowiada się na temat wspólnych gojemników. Wielu ludzi dzwoni, pyta, co na ten temat myślę. Wypowiedzi pana Krzyśka jako osoba, która tam jeździ, uczestniczy w tych gojemnikach i tak dalej. No na pewno pan Krzysiek ma dużo, dużo, dużo większe, dłuższe doświadczenia ze wspólnymi gojemnikami niż ja w udziale w nich,
może bardziej to jakoś tam analizuję, ja jednak podchodzę bardziej tak rzeczowo. Może rzeczowo to jest złe słowo, ale bardziej interesuje mnie sam udział, rywalizacja. Nie analizuję aż tak bardzo jak pan Krzysztof, natomiast na pewno z bardzo wieloma rzeczami, o których mówi pan Krzysztof, się zgadzam. Bardzo wiele mądrych rzeczy tam mówi, bardzo, bardzo słuszne są te jego obserwacje. Oczywiście nie ze wszystkim się zgadzam, bo myślę, że każdy ma swój rozum, każdy jakoś na swój sposób wszystko analizuje. I ja też jestem taką osobą, która zawsze stara się być, stara się słuchać, stara się widzieć, wyciągać swoje wnioski, nie małpować nikogo i tak jak w przypadku tej wycieczki do Belgii, też wiele pytań, czy nie zrobiło mi to jakiejś tam różnicy. Przed sezonem mnie zamieszało, że posłuchałem, jak to się robi tam, w tych hodowlach i czy teraz nie mam jakiegoś tam mętliku w głowie. No to nie, oczywiście, że nie. Ja tam w miarę mam jakiś swój sposób postępowania, który chcę realizować. Zawsze uważam, że fajnie jest kogoś takiego mocnego posłuchać, zobaczyć, jak to tam u nich wygląda. No mówię, Van den Hide są moim zdaniem na przestrzeni ostatnich 15 lat najlepsi na średnim i długim dystansie. Więc no fajnie było tam być, zobaczyć, posłuchać. Nie mam zamiaru przyjeżdżać i wprowadzać od razu wszystkiego tak, jak jest u nich, czy jak u Werkerka, czy kogoś innego. Ale zawsze jakieś tam swoje przemyślenia mam i jakieś tam pomysły na jak ulepszyć swoją hodowlę też są. Także na spokojnie po prostu uważam, że zawsze jest dobrze pogłębiać swoją wiedzę. Drugi temat wspólnych gajemników to bardzo wielu ludzi dzwoni do mnie jako do uczestnika Million Dollar Race i wypytuje o to, co sądzę na temat tego nowego regulaminu, zwiększonych płatności i tak dalej. Uważam, że ja jestem tylko uczestnikiem, ja tam tylko wysyłam gołębie jako uczestnik. Zawsze wysyłam tą jedną drużynę, zazwyczaj jeszcze z kimś albo sam, różnie to bywa, ale będę wysyłał, póki będę mógł, póki będę miał kogoś, kto będzie chciał ze mną wysyłać, też będę wysyłał, ponieważ uważam, że jest to bardzo fajna zabawa, bardzo prestiżowy WG, dalej numer jeden chyba na świecie, pomijając Chiny, więc będę tam wysyłał. Myślę, że wcześniej mieli po prostu bardzo dobrą ofertę dla uczestników, najlepszą chyba ze wszystkich gojemników tutaj, na które Europejczycy bez problemów mogą wysyłać. Można się zmierzyć z dużymi nazwiskami, jest tam duży prestiż. I dalej będę wysyłał, a to, że oni tam zwiększyli, teraz jest troszkę gorzej niż było, uważam, że dalej jest to bardzo dobra oferta. Może troszeczkę za dużo naraz, bo zwiększyli liczbę gołębi w drużynie do 4 oraz podnieśli troszeczkę te płatności początkowe, znaczy podnieśli. W zasadzie płatność się nie zmienia, tylko trzeba większą ilość na początku wpłacić. Natomiast no, uważam, że jest to ich sprawa, ich biznes, oni muszą tego pilnować, żeby to się kalkulowało. Ja jestem uczestnikiem, jeśli kiedyś dojdę do wniosku, że mi to nie pasuje, to po prostu nie będę wysyłał i tyle, tak? Także nie widzę w tym jakiegoś tam dużego problemu i tematu, którym bym sobie miał zaprzątać głowę. I ostatni taki aktualny temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, z racji tego, że wczoraj w niedzielę padł nowy rekord w Europie sprzedaży gołębia za 1 250 000, tam z hakiem poszedł Armando. Pewnie poszedł do Chin, raczej na 99,9% poszedł do Chin. Tam w Chinach nie jest to nic nadzwyczajnego, dla nas wiadomo, cały świat jest w szoku i tak dalej. Natomiast uważam, że to dobrze wpłynie na sport gołębiarski ogólnie, zwiększy to tylko ceny wszystkich gołębi po prostu. Uważam, że zawsze to jest tak jak na rynku piłkarskim, jeśli dany klub płaci za zawodników więcej, wymusza to nareszcie też płacenie większych pieniędzy i tylko możemy na tym skorzystać, na pewno nie jest to problem. Dużo takich głosów, że był olimpijczykiem czwartym bodajże w C kategorii, a były 3 polskie przed nim i za Polskę nikt tyle nie płaci. No natomiast to tam na pewno nie chodziło o to, że tylko, że jest olimpijczykiem, tylko po prostu wyniki z list narodowych, pierwszy narodowy, drugi narodowy, 2 razy bodajże, także to naprawdę działa na wyobraźnię, do tego marketing, reklama, przygotowania, genialny hodowca, genialna hodowla z marketingiem już od kilku lat mocno wypchanym, także niestety no nie jest to tak, jak sobie wyobrażają hodowcy, że marketing przygotowuje się pod gołębia, tylko przygotowuje się marketing, a później dopiero musi przyjść as, tak? Jeśli przyjdzie as, a hodowla nie ma marketingu, to już jest za późno na jej zrobienie, bo as olimpijczyk będzie 2-, 3-, 4-, 5-letni, zanim zrobisz jakiś porządny marketing na niego, to on przestaje płodzić i nikomu to do niczego nie służy. Natomiast gdy jest hodowla wypromowana mocno i jej przyjdzie olimpijczyk, to ta cena już jest i przede wszystkim nie ma ceny jakby za gołębia, nie można określić ceny. I cena wynosi tyle, ile jakiś wariat, za przeproszeniem w cudzysłowie, jest w stanie wyłożyć i ile sprzedających chce, więc jeśli
ktoś zaakceptuje ofertę na 20 tysięcy euro za polskiego olimpijczyka, ba, mało tego, jeszcze idzie i sam pyta brokerów, czy nie mają kogoś, kto go kupi, no to niestety nie można oczekiwać, że ktoś taki przyjdzie i powie: słuchaj, panie Iksiński, ja ci nie chcę dać 20 tysięcy, tylko chcę ci dać 200 tysięcy, tak? No tak nie działa. Musimy sami mieć swoje oczekiwania, sami pracować nad marketingiem, kłaść na to nacisk, wtedy możemy dopiero oczekiwać. I to też nie jest tak, że to belgijski gołąb, polski czy jakiś inny. Każdy pracuje na swoje nazwisko, jeśli ono jest znane, jest rozpoznawalne, ptaki się sprawdzają, pokazują na arenie międzynarodowej, to na pewno będzie można oczekiwać jakichś tam lepszych cen. Także nie można tego tak też szufladkować i oczekiwać, że sam świat przyjdzie do nas, Chińczycy padną do stóp Polakom, tylko to my, Polacy, musimy coś robić, żeby się pokazywać i przekonywać do swoich gołębi. I taka ostatnia refleksja, na pewno dobrze na to nie wpływa to, jak my nawzajem na siebie nadajemy, bo ja tak zawsze, jak gdzieś jadę i rozmawiam o Polakach, to słyszę, że ten czy tamten powiedział tak czy owak o kolejnym mistrzu, tak? Jeden o drugim. Nie może tak być. Belgowie jacy są, tacy są, tam też są afery, tam są różne, że tak to ujmę, dziwne sytuacje, niewyjaśnione. Tam żaden Belg jeden na drugiego nie gada. Wszyscy się wspierają razem, załatwiają to jakby na swoim podwórku, a na zewnątrz pokazują tylko krainę mlekiem i miodem płynącą. I naprawdę tak trzeba robić, niestety, jakby tokolwiek nie brzmiało. To, co ja mam, co ja myślę na temat jednego czy drugiego hodowcy, co nawet co wiem, czy co mi się wydaje, że wiem, można sobie pogadać i porozmawiać z kolegą przy piwie wieczorem, ale nie na forum ciskać się, rzucać błotem i tak dalej, a tym bardziej na forum międzynarodowym, tylko wspierać się, przekonywać, że w Polsce naprawdę są profesjonalne hodowle, jest spompowany duży pieniądz w te hodowle i jest to wszystko profesjonalnie robione, bo tak naprawdę jest i nie mamy się czego wstydzić, nie mamy po co mieć kompleksów i myślę, że ceny za polskie ptaki, za każdego z nas, kto będzie na to pracował, też będą duże i będą takie, może nie mówię, no ta oferta to akurat jest obłęd, tak, ale myślę, że to z czasem i tak będzie rosło i za kilka lat naprawdę takie oferty za wybitne ptaki z porządnym marketingiem nie będą czymś aż tak nadzwyczajnym, bo w Chinach, ja wiem od swojego jednego czy drugiego agenta, że kwoty do miliona euro, czy tam 1,5 miliona euro nie są jakimś wielkim szokiem i naprawdę ludzie bogaci, którzy mają fioła na punkcie gołębi, są w stanie płacić takie pieniądze bez mrugnięcia okiem, także mówię, fajnie, że się to przydarzyło na europejskim ptaku, że wszyscy to widzieli, że była z tego zadyma. Wiadomo, będzie i negatywny, i pozytywny odzew, ale myślę, że ogólnie dla sportu gołębiarskiego, dla zawodowców, dla takiego biznesowego aspektu jest to dużo i na pewno to bardzo pomoże, także jak słyszycie, dobijacie się telefonami, także kończę, będziemy na pewno relacjonować, w weekend przyszły coś znowu nagramy, myślę, że ptaki już będą troszkę w lepszej formie i bardziej będą chciały współpracować, będziemy już w większym jakimś tam reżimie, to nagramy jakiś oblocik, może coś tam powiemy o karmieniu, suplementacji, bo też bardzo wiele osób się o to pyta. Także dobry lot i do usłyszenia.